Dobra. Słuchajcie, dzięki za wprowadzenie. Mam nadzieję, że kilka osób już się dowiedziało, czym jest blockchain. Posiadacie już taką wiedzę? Tak jest. Super, cieszę się. Więc teraz mała przygoda, czy też podróż w kierunku, jak firmy, które działają dzisiaj na rynku, mogą funkcjonować, czy też powinny funkcjonować w zupełnie nowym otoczeniu biznesowym, które stwarza technologia blockchain, gdzie funkcjonowanie, wymiana informacji i całe działanie tych firm jest poddawane zupełnie innym czynnikom niż to, które znamy do dzisiaj, szczególnie z otoczenia korporacyjnego i z tego, jak korporacje działają czy funkcjonują. Uniwersalnym problemem obecnego systemu jest to, że polegamy na osobach postronnych, które wykonują za nas czynności wymagające naszego wzajemnego zaufania. Zobaczcie na co dzień, jak wiele rzeczy zależy od menadżera, od jego opinii, od osób, które są nad nami w hierarchii, które decydują o tym, czy nasza praca została wykonana dobrze, czy źle. I teraz pytanie, czy w dobie sieciowej wymiany informacji ten stan rzeczy ma sens? Czy on nadal powinien funkcjonować? Jak uważacie? Zależy kogo zapytać. No jeżeli byśmy zapytali menadżera, to co on odpowie? Jest potrzebny w firmie dzisiaj, czy nie? A jeżeli zapytamy pracowników, którzy wykonują na co dzień pracę, są u jej podstaw i wiedzą, jak już działa organizacja i po co wykonują dane czynności, czy z ich perspektywy menadżer w dzisiejszym wykonaniu jest potrzebny? Arek, ty wiesz, co ja powiem, no ale ja jestem adwokatem diabła, tak? Więc powiem, że zwykły pracownik jest nieogarnięty, nie wie, o co chodzi, więc trzeba mu powiedzieć, co ma zrobić. Jest nieogarnięty i nie wie, co trzeba zrobić, to trzeba wymienić pracowników na ogarniętych, którzy wiedzą, co mają robić, okej? Okay? Tak, na sztuczną inteligencję. Okej, okay. Słuchajcie, tak naprawdę to, o czym mówiłeś, tego nieogarnięcia tych pracowników, rozwiązaniem jest decentralizacja. Czyli rozproszenie wiedzy i zbieranie jej od osób, które są w organizacji, podobnie jak to masz teraz przy wiedzy sieciowej, gdzie tak naprawdę sieć posiada wiedzę, która pozwala nam rozwiązywać problemy dzisiejszego biznesu. Nowe okoliczności, nowy sposób działania, czyli skutecznie funkcjonująca organizacja w erze decentralizacji. To, o czym wspomniałeś wcześniej, czyli zatrudniamy osoby nieogarnięte, ale one nie wytworzą nam nic, bo nie dadzą odpowiedniej wartości w nowych organizacjach, w nowych czasach. Potrzebujemy zatrudniać i tak naprawdę szkolić zupełnie nowych pracowników, którzy będą funkcjonować w samoorganizujących się zespołach, czy to będą skramowe, czy agile'owe, dowolnie jak to nazwiemy. Kluczem jest to, aby oni sami się organizowali i sami rozwiązywali problemy, wyzwania, które stawia przed nimi organizacja i wyzwania biznesowe, które na co dzień się pojawiają. Jeżeli spojrzycie na to zdjęcie, jesteście w mieście Łódź. Kiedyś chyba jeden z najbardziej prężnych ośrodków w Europie, o ile nie na świecie, jeżeli chodzi o produkcję tkani i tkanie. Dobrze mówię? No tak. Jaki typ pracowników przyjeżdża, żeby móc wykonywać pracę w tych fabrykach? Czy byli to pracownicy wyszkoleni, wyedukowani, czy po prostu osoby wyrwane z ich codziennego życia na wsi, które teraz trzeba było postawić przed maszyną, żeby wykonywały jakiś zestaw prostych czynności? Prawda, że to drugie, gdzie ich myślenie nie było w cenie, bo nie taki typ pracownika był potrzebny, tylko potrzeba była stworzenia z tych osób, porównując do dzisiejszych czasów, robotów, które miały codziennie wykonywać powtarzalne czynności dzień po dniu te same.
I ten mechanizm funkcjonowania organizacji, który powstał ponad 100 lat temu, jest przenoszony do dzisiaj w korporacjach, gdzie z jednej strony chcemy wytwarzać wartość intelektualną, oczekiwać czegoś naprawdę wspaniałego, żeby te osoby wytwarzały, a stwarzamy im warunki pracy, tak jak było to ponad 100 lat temu, gdzie ja tobie mówię, jak ty masz wykonywać dane czynności. To się nie uda. W ten sposób nie da rady zbudować przewagi konkurencyjnej, ponieważ struktura funkcjonowania firmy nie w tym celu powstała. Ona powstała, tak jak jest tutaj na tym zdjęciu, róbcie dużo powtarzalnych i takich samych rzeczy, a my dzisiaj potrzebujemy unikatowych, szybkich rozwiązań, szytych na miarę, które rozwiązują problemy, z którymi zgłaszają się do nas klienci. I czy jest tutaj miejsce dla blockchain jako rozproszonej, zdecentralizowanej struktury danych, które funkcjonują gdzieś w świecie, gdzieś w obiegu? Uważam, że jak najbardziej tak. Dlaczego? Ponieważ struktura organizacji całkowicie ulega zmianie. To, co widzicie po lewej stronie, ten Industrial Age Organization, czyli typowo piramidalna struktura w organizacji, gdzie osoba będąca najwyżej w tej piramidzie wie doskonale, jakie problemy trzeba rozwiązywać i jak ta organizacja powinna działać. Tylko że tych firm jest coraz mniej, ponieważ ten model jest całkowicie nieefektywny i niewydajny w dzisiejszych czasach. To w kierunku, w którym organizacje podążają, a tak naprawdę struktura sieci i połączeń sieciowych pcha w tym kierunku, to jest ten model po prawej stronie, gdzie my skupiamy się wokół jakiegoś, w tym przypadku tutaj guru, ale najczęściej jest to cel. Coś, co nas łączy, aby wykonać jakąś czynność. Przykładem chociażby dzisiejsze spotkanie, gdzie wy jesteście w Łodzi, jestem w Szczecinie, a połączył nas jedno hasło pod tytułem blockchain. W tym przypadku struktura i hierarchia nie ma żadnego znaczenia, bo połączyła nas chęć zdobycia wiedzy i podzielenia się tym, co mamy, wymiany kontaktów, wymiany informacji, rozwiązania pewnych problemów, które możemy wspólnie rozwiązać. I zobaczcie, tak jak dzisiaj się spotykamy po południu, tak samo organizacje tworzą sieć nieformalnych połączeń, które rozwiązują wewnątrz problemy, chociaż szefowie firm myślą, że to nadal dzieje się tak, jak jest na rysunku po lewej stronie, gdzie to oni jako struktura hierarchiczna wymyśliła, że tak to ma być rozwiązane, a pracownicy załatwiają to jako shadow IT przy pomocy Facebooka, spotkania na papierosie, czy w kantynie firmowej, czy w kuchni jedząc pizzę, bo tak wygląda dzisiejszy świat. I teraz słuchajcie, blockchain jako zdecentralizowany rejestr zdarzeń, który pomaga wykonywać te rzeczy, idealnie odpowiada potrzebom tych nowych organizacji. Jak Gartner przewiduje, jak będzie wyglądała nasza praca w 2027 roku, oby tak to wyglądało, chociaż zakładam, że pewnie będzie wyglądało zupełnie inaczej, ze względu na to, że bardzo dynamicznie zachodzą wszystkie procesy. Czeka nas zupełnie nowa era pracy, uczenia się, wykorzystywania szans, współpracy. My jako ludzie zupełnie inaczej będziemy działać, zupełnie inne rzeczy nas motywują i era tego work-life balance, myślę, że ona już jest obecna w bardzo wielu domach, gdzie nie chcemy już pracować 7:15 czy tam 8:16, tylko chcemy łączyć pracę z pasją, z rodziną, z rozwojem. I teraz, które struktury na to pozwalają? Struktury hierarchiczne, te, które były do tej pory? Absolutnie nie, ponieważ one zamykają nas struktury w określonych ramach czasowych i w określonych zadaniach, które powinniśmy wykonać. Tylko i wyłącznie struktury sieciowe, gdzie to my decydujemy o czasie wykonywania naszej pracy, kiedy możemy to zrobić i wspólnie uzgadniamy to z kooperantami, z zespołem, który to rozwija, pozwala na osiąganie tych zupełnie nowych wyników, których tak naprawdę rynek od nas oczekuje. Tutaj podobnie, jeżeli chodzi o Gartnera i miejsce, na którym znajdują się smart workspace, czyli takie dynamicznie, ad hocowo budowane miejsca pracy. Widzimy, że to dopiero zaczyna się wznosić, gdzie to my jako pracownicy sami tworzymy sobie to miejsce pracy.
a cele mamy tylko jedno, jasno określone zadanie, które powinniśmy wykonać. I tu jest znowu pytanie do firm i do tych menadżerów, którzy w tych organizacjach są. Jak mocno jesteśmy, czy też jesteście w stanie określić to, co tak naprawdę zespół powinien wykonać? W jakim kierunku my idziemy? Bo jeżeli jasno pokaże się pracownikom, w którym kierunku idziemy, oni pójdą za nami i wykonają wspólnie tą robotę dużo lepiej, niż my jesteśmy w stanie im rozpisać i określić te zadania, ponieważ te osoby codziennie się uczą, codziennie zdobywają zupełnie nową wiedzę i z drugiej strony świat codziennie dostarcza nam zupełnie nowych rozwiązań, które my powinniśmy adaptować do swojej organizacji, aby móc lepiej funkcjonować. Co jest potrzebne, żeby organizacja tak mogła działać? My uważamy, że to są dwie rzeczy. To jest transparentność i zaufanie. Tak? Transparencja i trust. Ile z tych dwóch rzeczy, jeżeli byśmy położyli na szale, jest w strukturach hierarchicznych, ile tam jest transparentności? Niewiele. Tak naprawdę tylko tyle, ile w swoim dziale jestem, albo na swoim biurku i obarczony zadaniami, które dostałem do wykonania. Jeżeli nie mam tej transparentności, nie mam zaufania, ponieważ nie jestem nauczony dzielenia się wiedzą, nie jestem nauczony, jak mam współpracować ze swoim zespołem, nie wiem, jak mam działać. Ale z drugiej strony my tego potrzebujemy i zdecentralizowane organizacje, jeżeli popatrzymy na rejestry blockchainowe, które działają, gdzie w ten sposób to wszystko funkcjonuje, podstawą tego jest transparentność, czyli każdy widzi dokładnie, co się wydarzyło i zaufanie do siebie nawzajem. Nie mamy żadnego magicznej osoby, która potwierdza, że to, co zostało wykonane, w tym przypadku praca. Tylko my, jako sieć, wspólnie określamy, że faktycznie dana czynność miała miejsce, tak? I zaszła. Więc uważam, że zmiana w sposobie myślenia i zaadoptowanie tego, co daje blockchain jako idea do organizacji, pozwoli im wzrosnąć eksponencjalnie i naprawdę dużo szybciej rozwijać się w dzisiejszych czasach, gdzie przykład Kodaka, tak? Kodak, gdy padał, zatrudniał ponad 14 tysięcy osób. Instagram, który w tym momencie wchodził na rynek i tak naprawdę był podstawą do tego, żeby Kodak upadł, zatrudniał 13 osób. 13 osób, które zrewolucjonizowały całkowicie rynek, jeżeli chodzi o fotografię, chociaż nic nowego nie zrobili, oprócz tego, że pozwolili cieszyć się ludziom zdjęciami w każdej chwili dowolnej ilości. Więc zobaczcie, 14 tysięcy osób, firma pada, tutaj 13-osobowy zespół dokonuje rewolucji na rynku. To mogło się udać tylko dlatego, ponieważ to, co robili, było wewnętrznie transparentne i przejrzyste, bo inaczej nie mogli działać jako zespół i ufali sobie, ufali, że to, co robią, faktycznie się zadzieje. Podam wam kilka przykładów, tak naprawdę trzy kroki, które uważamy, że nie tylko uważamy, ale widzimy po naszych klientach i po tym, co działamy nie tylko my, ale podobnie funkcjonujące firmy na rynku, które pozwalają organizacjom funkcjonować w tym zdecentralizowanym świecie. Pierwszy to jest wspomniana transparentność, czyli przede wszystkim musimy mieć dostęp do obszarów pracy lub prowadzonych projektów. Nie możemy przed pracownikami ukrywać wyzwań, problemów, celów, które są w organizacji, bo to są tak naprawdę elementy, które kierują naszych pracowników i pozwalają im łączyć się z naszą firmą. Jeżeli pracownik nie utożsamia się z naszymi celami, nie jest dla organizacji wartościowym pracownikiem. Poszukajmy tych, którzy chcą z nami pracować i robić to, co nas wyróżnia na rynku, a nie przymuszać pracowników, wiążąc ich długoletnimi umowami, karami umownymi, czy jeszcze nie wiadomo jakimi benefitami, bo koniec końców liczy się przelew na konto w odpowiedniej kwocie, która pozwoli mi godnie żyć i cel, który reprezentuje organizacja. Transparentność, czyli nie bójcie się pokazywać, czym się zajmujecie, co tak naprawdę was wyróżnia, bo tylko w ten sposób możecie przyciągnąć wartościowych pracowników, którzy za wami pójdą w ogień. Drugą rzeczą to jest zaufanie, czyli po pierwsze musimy widzieć, co robimy, czym się zajmuje mój zespół, czym się zajmują moi koledzy z zespołu, kto nad czym pracuje, bo dzięki temu możemy wspierać tych swoich
kolegów w zespole, ale tak naprawdę oczekiwać wsparcia od nich w sytuacji, gdy my się zablokujemy na jakimś temacie. Ponieważ jeżeli jest sytuacja taka, że coś dla mnie jest trudnego, ponieważ robię to pierwszy raz, może się okazać w zespole, że jest jedna, dwie, trzy, pięć osób, które by już dawno miały ten problem, go rozwiązały i szybciej to rozwiążemy wspólne. Czyli zaufanie, nie bójmy się dzielić tą wiedzą i nie bójmy się dzielić problemami, które mamy na co dzień w pracy, ponieważ wspólnie możemy je rozwiązać. I trzeci to jest praca w kontekście zadania. Czyli słuchajcie, im lepiej podzielicie sobie pracę na konteksty, to co kiedyś Ford powiedział, że nic nie jest trudne, jeżeli podzieli się to na małe elementy, zgadzam się z tym w 100%, to było 100 lat temu. Dzisiaj do tych małych elementów musimy je określać jako konteksty. Czyli do tych małych elementów musimy dodawać, kto pracuje, jakie są dokumenty, jaka jest komunikacja. Zbierajmy to wszystko w jedne obszary pracy, gromadźmy tam wiedzę, którą, cofając się do tych dwóch kroków, możemy łatwo ją pokazywać innym, co buduje zaufanie, ponieważ jest transparentne. I to są trzy kroki, które uważam, każda organizacja może wprowadzić do siebie i dzięki temu funkcjonować w nowych czasach, które nie ma co mówić, że one po prostu nadejdą, tylko my już jesteśmy w erze blockchain, dziś już jesteśmy w erze zdecentralizowanych organizacji i im szybciej zaadaptujemy się i zaczniemy wykorzystywać te warunki, które szanse, które daje nam ten model funkcjonowania, tym lepiej będzie dla nas, dla naszych organizacji. Dużo szybciej będziemy mogli osiągnąć to, o czym sobie marzymy. Tymi słowami chciałbym zakończyć tą krótką wycieczkę po sposobie pracy zdecentralizowanych organizacji. Powiem wam szczerze, było mi bardzo trudno, nie widząc was, jak wyglądacie, jakie są reakcje. Jeżeli był to zbyt długi monolog, przepraszam. Jeżeli macie pytania, jestem do waszej dyspozycji. Tak, myślę, że za chwilę ktoś takie pytanie zada. Przypomnę, że jest jeszcze jedna koszulka. Że już jest godzina późna, tak? Nie, mamy koszulkę za pytanie, więc... Tak trochę... A, koszulkę za pytanie macie, dobra. Czyli idea całego opinii jest tworzenia blockchainu zdecentralizowanego. Tak pytam wszyscy ciekawości, czy jesteście firmą, organizacją, gdzie po prostu wdrażacie taką ideę ogólnie z sposobem myślenia firm, ludzi i tak dalej, społeczności, czy tworzycie, można powiedzieć, swoją grupę społeczną, gdzie faktycznie potem gdzieś tam, można powiedzieć, będziecie wzorem do naśladowania? Wiesz co, jakby ktoś mógł mikrofon to udostępnić, żebyś jeszcze raz powiedział to pytanie, bo zdawkowo do mnie dotarło, wiesz? Połowę rzeczy zapomniałem, ale dobra, będę improwizował. Czy ogólnie teraz tak, to co robicie, ogólnie stworzycie, proszę powiedzieć, grupą taką społeczną, gdzie faktycznie jesteście otwarci na współpracę, czy bardziej robicie to w sposób może tak bardziej wewnątrz systemu i gdzie potem można powiedzieć być takim wzorem do naśladowania, bo ogólnie jest idea decentralizacji i według mnie jest coś niesamowitą rzeczą, co też mnie ujęło przy momencie, jak podążyłem w drogę blockchainu i w ogóle świat kryptowalut. Fakt jest faktem, mówimy wszyscy o blockchainie, jak o tej technologii, ale tak naprawdę, jak przychodzi nam o sposób działania ze sobą, to powinniśmy po prostu myśleć jak blockchain, żeby faktycznie ta idea była po prostu jakby właśnie to, co próbujemy przedstawić właśnie, że ma być transparentna i ma być przede wszystkim zrozumiała, prawda? Słuchaj, w 100% z tobą się zgadzam, jak gdyby zacznę od końca o tym, co powiedziałeś. Jeżeli chcemy zrozumieć blockchain, musimy sami jako organizacja w ten sposób funkcjonować, bo tylko w ten sposób zrozumiemy, jak on działa, a jego bolączki i ograniczenia. To jest bardzo prosty przykład. Jeżeli chcesz się nauczyć pływać, musisz skoczyć do wody. Nie możesz stać i oglądać basenu, czy też szyby, jak ludzie się tam poruszają i być ekspertem odpływania, jeżeli nigdy nie wpadłeś do wody. To jest pierwsza. Druga, to o czym mówiliście, czy my jako organizacja tak działamy. Tak, zaczęliśmy działać i dopiero później pojawił się blockchain, który jakby
gdyby dopasował się do tego, jak my działamy, czyli działamy w rozproszonej strukturze, totalnie transparentnie ze sobą współpracujemy i jedyne, co nas łączy, to jest to zaufanie. To jest jedyna rzecz, tak naprawdę, która pozwala nam budować te rzeczy, które tworzymy, ponieważ sobie ufamy. Ufamy sobie w ten sposób, że jeżeli umawiamy się na telko, bardzo prosta rzecz, to jesteśmy przygotowani na tą rozmowę. Jeżeli umawiamy się, że coś przygotujemy dla klienta, czy na wewnętrzne spotkanie, to przygotowujemy. Oczywiście czasem zdarza się nie dojść w takiej jakości, jakbyśmy chcieli, ale na spotkaniach tłumaczymy, dlaczego to się wydarzyło, albo nawet dużo wcześniej staramy się komunikować, słuchajcie, uda się, nie uda, bo. Czyli ta pełna transparentność funkcjonowania w zgodzie jak gdyby z blockchainem i z rozproszonymi rzeczami. Trzecie pytanie, jest to sugestia odnośnie społeczności. Myślę, że to dzisiejsze spotkanie jest chyba takim potwierdzeniem, że staramy dzielić się naszymi praktykami, które nam pomagają i w jaki sposób to się rozwija, z innymi. I niech ta społeczność nazywać się blockchain Polska, czy w jakikolwiek inny sposób, ale dzielmy się dobrymi praktykami nie tylko implementacji samej technologii do tokenów, do smart kontraktów, czy do czegoś innego, ale również do tego, jak ta idea pomaga nam funkcjonować jako organizację. Jak możemy działać w rozproszonej strukturze, tak jak my nie posiadamy fizycznego biura, a działamy. Tak? Funkcjonujemy od Hiszpanii po wschodnią Polskę, tak mamy rozproszonych pracowników. Bo takie mamy czasy. I jeżeli popatrzymy na strukturę blockchain, czy wiemy, gdzie są jakieś dane, do końca nie wiemy, tylko możemy ufać, że one tam są. I tak samo my możemy ufać naszym pracownikom, że są tam, gdzie mówią, ale liczy się tak naprawdę efekt finalny wykonania pracy. Dzięki bardzo za odpowiedź. A koszulki ładne chociaż? Piękne, białe z niebieskim napisem. Pięknie, super. Cieszę się, że wygrałeś. Są jeszcze jakieś do rozdania? Niestety poszła ostatnia. To słuchajcie, myślę, że kontakt do mnie to czy przez Pawła, czy przez Paulinę, czy przez Wojtka, którzy są z wami bardziej blisko niż ja. Jeżeli was zaciekawiłem, to zapraszam do kontaktu, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie na gosmo@pakan.bo, na Facebooku, na LinkedInie też mnie znajdziecie, także jestem w 100% do waszej dyspozycji. Super, dziękuję ci, Jaku. Dziękuję. Również dziękuję. Pozdrawiam Łódź.